Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z chemią samochodową, chemią warsztatową. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić produkt, jakim jest Tenzi Shampoo Neutro. Tenzi to jest polska firma. Z uwagi na to, że wychodzę z założenia, że trzeba wspierać polskie firmy. Oczywiście w momencie, kiedy oferują produkty nie gorsze niż konkurencja z zachodu, to należy decydować się na te polskie marki, ponieważ produkują w Polsce, zatrudniają naszych rodaków i dzięki temu nakręcamy koniunkturę w naszym, co by tutaj nie mówić, pięknym kraju. Tenzi w mojej oczywiście subiektywnej ocenie robi naprawdę bardzo dobrą chemię samochodową czy też do gospodarstw domowych. No i przy tym są to środki, które nie mają, że tak powiem, zachodnich czy też niemieckich cen produktów. Także no, można je jak najbardziej polecić. Jeżeli chodzi o szampon, to z uwagi na to, że od Tenzi bierzemy pianę aktywną, to i auto myjemy Kärcherem, to tego szamponu jakoś w dużych ilościach nie zużywamy. Natomiast jest on u nas na półce. Sprawdza się jak każdy inny szampon. Także tutaj jakiejś Ameryki nie odkryję, że polecę Wam ten produkt. Tutaj należałoby wspomnieć o tym, bo to zaznaczają często puryści i faktycznie coś w tym jest, że należy myć samochód na dwa wiadra. No i warto, żeby w tych wiadrach znajdował się taki osadnik, w którym te drobinki zanieczyszczenia, które mamy zbieramy na gąbce czy na rękawicy do mycia samochodu, znajdowały się na dole w odstojniku. W szczególności warto, żeby taka właśnie kratka, odstojnik znajdował się w tym wiaderku, w którym bezpośrednio ta brudna rękawica trafia. Tego typu kratki można znaleźć na internecie w przypadku do standardowego wiadra i one tam kosztują bodajże kilkadziesiąt złotych. Natomiast ja Wam mogę polecić takie rozwiązanie, które my zrobiliśmy już wiele lat temu, kiedy te wiadra do mycia samochodów to kosztowały po 200 zł plus. Mianowicie bierzecie najtańsze, przepraszam, wiadra budowlane, które kupicie dosłownie za kilka złotych. Jedno wiadro wkładacie w drugie, to wiadro, które jest do góry, nawiercacie wiertarką właśnie dno tego wiadra i w ten sposób macie zbudowany taki właśnie filtr czy też odstojnik na te zanieczyszczenia, które będą znajdowały się poniżej tego pierwszego wiadra. Jest to taki tip za parę złotych, który zaoszczędzi Wam, myślę, że teraz około kilkudziesięciu złotych, ale też zaoszczędzi Wam czas, bo podejrzewam, że takie wiadra są raczej ciężko dostępne. Znaczy ciężko je trafić w takiej lokalnej dystrybucji, raczej trzeba zamawiać to przez internet, gdzie jak doliczymy do tego przesyłkę, czas oczekiwania, no to wpływa nam. Znaczy to są konkretne minusy. Natomiast to rozwiązanie, które Wam przedstawiłem, no można wykonać w własnym zakresie i to bardzo szybko. Także mogę Wam coś takiego polecić, bo takie wiaderka zrobiliśmy już to kilka lat temu i do dnia dzisiejszego się świetnie
w tym zakresie sprawdzają. Aha, i odnośnie szamponów, bo to jest też taka rzecz, na którą zwróciłem uwagę lata temu, kiedy pracowałem jeszcze na myjni samochodowej. Mianowicie na etykiecie macie napisane, w jakiej proporcji mieszać ten szampon. I słuchajcie, no do takich zwykłych zastosowań, no to wydaje mi się, że należy korzystać z tej informacji, która jest na etykiecie. A jeżeli macie już coś faktycznie bardzo brudnego, co chcielibyście umyć, to niekoniecznie myjcie to właśnie takim szamponem samochodowym, tylko skorzystajcie z jakiejś dedykowanej chemii. Fajną chemię opowiadam o niej właśnie na tym kanale, w playliście, która znajduje się jako pierwsza w opisie tego materiału, i tam możecie na przykład poznać produkty Tenziego, różnego rodzaju odtłuszczacze, które rewelacyjnie działają. Spryskujemy dany przedmiot, daną część, odczekujemy 3 minuty i później ją szorujemy, wycieramy do sucha i mamy no, genialny, fenomenalny efekt. Ewentualnie jakieś odtłuszczacze do tekstyliów. No, nie miejcie tego szamponem samochodowym, bo efekt będzie tak słaby, bez względu na to, czy go rozmieszacie w proporcji 1 do 2, czy w proporcji, jaką przyjmuje producent. Także to jest taka ode mnie po prostu informacja, bo też kiedyś myślałem. Podchodziłem do tego w ten sposób, że jeżeli damy go więcej, to szampon zadziała bardziej skutecznie. Nie. Absolutnie tej skuteczności nie można było gdzieś stwierdzić. Natomiast no, jest inna chemia, która ma zupełnie inny skład, która rozwiąże Wam właśnie problemy w usuwaniu takich intensywnych, opornych zabrudzeń. Tyle ode mnie w tym materiale. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam Cię do odwiedzenia dwóch playlist, które znajdują się w linkach na dole w opisie tego materiału. Pierwszy link poprowadzi Cię do playlisty z informacjami dotyczącymi możliwości sprawdzenia historii, przebiegu, wypadkowości auta. Mamy tam podział na kraje, na marki. Bardzo wartościowa wiedza, którą warto posiąść przed zmianą samochodu. Kolejna playlista dotyczy fabrycznych dekoderów VIN, gdzie na podstawie numeru nadwozia jesteśmy w stanie dla Was uzyskać pełen raport, w którym znajdziecie takie informacje jak kod lakieru, kod skrzyni biegów, kod silnika oraz pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Bardzo wiele osób bagatelizuje właśnie kwestie wyposażenia auta, no i przez to mogą trafić na samochód na przykład z przeszczepionym winem lub z brakującym wyposażeniem. No i wtedy można domniemywać, że na przykład auto albo miało jakąś poważne zdarzenie, mam tu na myśli pożar, powódź, bardzo poważna naprawa blacharsko-lakiernicza. No warto to po prostu zweryfikować i dzięki temu z jednej strony zyskujecie taki spokój, a z drugiej strony no fajny raport, który później w momencie sprzedaży auta można również udostępnić potencjalnemu kupującemu. No i wasza oferta zyskuje na wartości w porównaniu z tymi pozostałymi tysiącami, setkami ofert, osób, które sprzedają bardzo podobne auta. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.